Witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Dziwna nazwa jest tej gry, Forza, jak to wymówić. Dzisiaj robimy sobie zlocik w Forzie i zaczynamy od takiego spotkania ulubionymi furami. Kto to tutaj przyjechał? Wiktor. Pierwszy do wywalenia, proszę bardzo. Wiktor, ty uważaj sobie tu, to jest twoje pierwsze ostrzeżenie, zaraz polecisz. O, następny. Tutaj moderator obserwuje, więc w każdej chwili ktoś może z grupy wylecieć. Leciutko. Leciutko to jest team najlepszych ludzi na świecie, a nie najgorszych. Opanowanie, ogar. Nie muszę wam tłumaczyć, o co chodzi. Więc tak. Jest zlot ekipowy. 1% klub, 1% najlepszych ludzi na świecie. Proszę bardzo. To są wasze ulubione fury. Mów po polsku, no bez przesady, no bez przesady, bez takiej wazeliny tutaj na masce. O kurde, co ty, ej. Patrz, on ma tutaj napisane chyba niki ziomeczków z ekipy. Co to za ziomek jest? Czekaj, muszę tu niki włączyć, a jest. Dark Warrior, to jest ten, co ostrzeżenie dostał. On ma napisane, no mój nick to już... Większej wazeliny nie mógł zrobić. Ale zobacz, jest też, są też inne osoby tutaj napisane na jego karoserii. No, jest to naniesione jak jest, no wiadomo, że szału może nie ma, ale jest. Wyróżnił też inne osoby, jest Joji, jest Kaczuszka, jest Michal, Siu, jest Kazek.pl, jest Barty, Drop. Miałoby spotkanie na parkingu. Zaraz, spokojnie, bo wy nie wiecie, jaki ja mam plan, ja jeszcze nie powiedziałem, spokojnie. Także bardzo ładnie, no szacunek dla niego, nie? Wyróżnił też inne osoby. Bardzo ładnie. Ej, ale fajne Ferrari, Roadsterek. Pięknie to wygląda. Kto to jest? Varan. Varan. Varan, jak Varan. Dobra. Nie ma tu żadnego malowania. Ja nie wiem, co to za... Ja powiedziałem Porsche? Chodziło mi o Ferrari. Ja nie wiem, co to za Ferrari jest, ale podoba mi się. Wazeliniarz trochę taki, no. Trochę tak, no nie da się ukryć. Ale wyróżnił też innych ziomeczków tutaj na swoim BMW. Zresztą ładna BMW, mam zrobioną ją na drift. Okej, okay. Tutaj mamy Bugatti, Divo, bez żadnego większego malowania. Wiktor dostał już ostrzeżenie. Vasky Games. O proszę, dzięki Popek za piątala na superczacie. Tutaj też bez specjalnego malowania. Red Bull. Zapier. Lubię upalać. O, 500 plus, finansowane z 500 plus. Bo ja lubię uciekać. Dobrze, dobrze. 1% klub jest? Jest. Zmieścił gdzieś tą tablicę. Z tyłu też jest tablica. O, znalazł sobie jakąś taką krótką. Nieźle, nieźle. Jest Viperek. Jest kolejny Viperek i co my tu ma? 1% najlepszych ludzi! Dzień dobry! Co to za ostrzeżenia? Dzięki za piątala. No jak ktoś się źle zachowuje, to wylatuje. Nawet się rymuje, czyli prawda. Co my tu mamy? Bentley. Kto to w tym? Trigger w Bentleyu. Siemaneczko, Trigger. Triggera musicie traktować, Trigger Sky musicie traktować wyjątkowo, bo to jest jedyna dziewczyna chyba w klubie u nas. Także spokój tutaj. I proszę bardzo, co to za mały cip-cip jest? Ja go skądś kojarzę. Chyba kiedyś pracowałem z jakimś gościem, który jeździł tym samochodem i wariował nim. Na pewno nie tą sportową wersją, bo to jest jakiś poszerzony gnój chyba. Ja go nie zdobyłem, a jest to ciekawe auto. No dobra, tak wygląda. I to jest takie, no, wzięliście sobie swoje takie furki. Proszę bardzo. Wzięliście sobie swoje takie furki, jakie chcieliście, ale dzisiaj robimy coś, co was zaskoczy. Dzisiaj robimy coś, co sprawi, że będzie nam się fantastycznie grało. Słuchajcie, macie fantastyczne fury, każdy z nas chyba ma fantastyczne fury w Forzie. Ale dzisiaj udajemy ruch uliczny. Zamieniamy się w ruch uliczny, jedziemy powolutku, bierzemy furę, która imituje jakikolwiek samochód z ruchu ulicznego. Prawdę mówiąc, nie wiem, jakie auta są tutaj w ruchu ulicznym, ale próbujemy jak najbardziej upodobnić się do ruchu ulicznego. Dobra? Nie wiem, jak to zrobimy. Czy jesteście gotowi na przejażdżkę
samochodami ruchu ulicznego. Tutaj ktoś wziął, widzę, Forda Transita z drabiną na dachu, czyli jedziesz pewnie na jakąś robotę, tak? Jest BMW X5M glebnięte, proszę bardzo, jest Sebiksowo. Jest kolejne BMW. Nikt nie ma Fiesty. Sorry, Fiesta? Nie, Foku. Nie, Fiesta, dobrze powiedziałem. Gdzie jest Fiesta? Ja miałem wziąć Fiesta. A nie jest Fiesta, dobra, nieważne, jest po lewej stronie. Fiesta jest świetna, nikt Fiata nie wziął. Chyba. Nie ma Fiata. Czekajcie, bo jeszcze dwa sloty mamy. To jeszcze tutaj doproszę kogoś. Skoro mamy slot. Pewnie, że tak. Ale pięknie. Będzie pięknie. Dobra, wysłałem zapro, bo jeszcze mamy dwa sloty, to szkoda, żeby nie wykorzystać, nie? I co? I mamy tak, Fiesta, mamy Transit. Ojej, co mi turusza. Mamy Transit, mamy BMW, mamy Defendera, mamy Mazda RX-8. Jej chyba nie ma w ruchu ulicznym, ale jest w standardzie, dobrze to wygląda, nie? Jest kolejna BMW, jest kolejne BMW. Ja nie wiem, czy ona występuje na drodze tutaj w grze. No, mówiliście, że tak, więc ja wziąłem. Jest Subaru, no i jest ten mały cip-cip, którego jak za każdym razem widzę, to mam ochotę się śmiać. No, jest jak jest. Dobra, zastanawiam się właśnie nad X5, a BMW 5F10. Spoko, Lesio. Też bym chciał mieć możliwość takiego wyboru, takiego zastanawiania się, jeśli chodzi o rzeczywistość. Pięknie wygląda nasz tag tutaj, jak widzicie, na liście graczy. Bardzo mi się to podoba, bardzo podoba mi się nazwa naszego nowego klubu. I słuchajcie, już wam wyznaczam miejsce, do którego jedziemy. Jedziemy sobie do tej wioski, do tego parkingu, który wam pokazywałem na początku. Że ja patrzę, tu taki fajny parking jest. I pojedziemy sobie naokoło, słuchajcie, możecie mnie wyprzedzać, nie musicie jechać za mną. Ja też chcę być tylko uczestnikiem w tych slotach, nie? Wiadomo, że ja tutaj mówimy, o, robimy to, robimy tamto, więc jestem takim trochę organizatorem, ale... Ja chcę być też takim, wiesz, jak masz w Mario, to ja chcę być tym Luigi'm czasami. Chcę być tym dodatkowym graczem, takim kooperacyjnym, wiecie, o co chodzi. Czy nie wiecie? Ja nie wiem czasami, o co mi chodzi, ale chyba wy rozumiecie mnie lepiej niż ja. Jedziemy po kolei, powolutku. Jedziemy zgodnie z przepisami, powiedzmy, nie? No, mamy sportowe fury, ciężko tutaj mieć lekką nogę przy takich samochodach. Dobrze, trzymajcie się tam krzesełek, kibelków, czy nie wiem, na czym oglądacie, gdzie siedzicie i co robicie, czy leżycie. Bo zlot jest chyba najbardziej potężny zlotem, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy w Fordzie. Jedziemy samochodami standardowymi, udajemy ruch uliczny w Wielkiej Brytanii, jedziemy lewą stroną drogi zgodnie z przepisami, jedziemy no tak 50 mil na godzinę, wiadomo, że nie będziemy tutaj nie wiadomo jak szybko jechać, tak? Nawet sobie ustawię kamerę ze środka. Chciałem wam tylko pokazać, jak wygląda ta tablica i to wszystko. Ej, słuchajcie, no wyprzedzajcie, pokażcie się. Mamy przecież wyznaczoną trasę. Jedziemy sobie tutaj tak dookoła. Może przejdziemy przez tą wioskę, pokażemy się, że to my, że to nasz nowy klub, że robimy tutaj spotkanie, że udajemy ruch uliczny. Tak naprawdę, jakbyśmy potrafili się fantastycznie zgrać, to można by było zrobić tak, żebyśmy wszyscy wyłączyli sobie tagi graczy. Chodźmy tutaj w prawo, ziomek. Przejdziemy jeszcze przez tą wiochę. Moglibyśmy się tak zgrać, że wyłączylibyśmy sobie pokazywanie nickname'ów nad samochodem, nie? I naszym zadaniem byłoby grać w ten sposób, że jeden gościu byłby tym, który ma przyłapać innych na byciu graczem, nie? Czyli próbujesz tak dobrze udawać ruch uliczny, żeby ciężko było cię rozpoznać, czy jesteś graczem, czy ruchem ulicznym, nie? To by było zajebiste. Szkoda, że tu nie można jeździć autobusami. Jakby ktoś wziął autobus, no nie rozpoznałbyś go za Chiny. Myślę, że w The Crew można by było coś takiego zorganizować, bo te samochody tam trochę gorzej wyglądają, wydaje mi się.
Ale tutaj Forza też. Co, tu jedziemy? Dobra, możemy tu jechać, nie ma problemu, możemy jechać tu. Słuchajcie, no kto jedzie z przodu, ten prowadzi. Dookoła jedziemy mapy. Serio? No dobra, może być, tylko musimy tam zaparkować. Musimy zaparkować tam, gdzie wyznaczyłem trasę, nie? Siemaneczko wszystkim, którzy wbili dopiero na streamka. Elo, elo! Usiądźcie wygodnie, jedziemy. Jedziemy, bo to jest gorący zlot. Jedziemy samochodami standardowymi. Ja zmieniam biegi w tym samochodzie tak, jakbym jechał dieslem, bo ja wam coś powiem. Całe moje życie traciłem na tym, że jeździłem dieslami w realnym świecie. I odkąd kupiłem sobie samochód benzynowy, nie jakiś tam niesamowity, po prostu taki do przemieszczania się, nie? Odkąd kupiłem sobie samochód benzynowy, odpalasz, tak? Po 10 minutach masz już rozgrzany silnik. Cichutko to chodzi, nie jak jakiś ciągnik, nie? No po prostu jest zajebiście. Odpalałem tego mojego diesla, on się tam rozgrzewał, on tam się tłukł. W zimę chodzi jak ciągnik. Przyspieszenie jest jakieś takie, no nie no, przyspieszenie w dieslach jest spoko, tylko to takie tłuczenie się, to takie, no nieprzyjemne to jest takie, no, i ja się nauczyłem jeździć tak samochodem, żeby zmieniać biegi na niskich obrotach, a benzyniakami jeździ się tak, że się zmienia na trochę wyższych tych obrotach, no zależy jakim benzyniakiem jeździsz, nie? No i tutaj możecie to właśnie zauważyć, że okej, mam te 3000 obrotów, to jest dość wysoko jak na te standardy, ale to jest samochód sportowy, to jest tak, są jego takie normalne obroty, nie? I możecie zauważyć często jak gram w Fordze i robię sobie taką jazdę, że zmieniam biegi bardzo nisko, nie? Na niskich obrotach. To właśnie dlatego, że w realnym życiu nauczyłem się jeździć dieslami, no. I powiem wam, że naprawdę była to strata życia, bo benzyniakami jeździ się dużo przyjemniej. Auto mamusi. Co to tu jedzie? Audica? Jakaś taka nowsza, nie? Z tyłu widzę w lusterku BMW-kę. Ja mam 13 lat, oglądam cię od Driver San Francisco. Bardzo lubię twoje filmy. Pozdrowionka dla ciebie. A tak myślałem, żeby właśnie nagrać od nowa, całkowicie od nowa w 2020 roku serię z Drivera San Francisco. Bo to jest fajna gra, to jest fajna gra. I ciekawe jakby na kierownicy mi poszło, czy w ogóle by działało. Działał Driver San Francisco na kierownicy. Na tej mojej, nie? Teraz. Jedziemy, kurde. Toczy się ten konwój. No udajemy ruch uliczny, jest... no korki się zrobiły. Zrobiły się korki, jakiś tu wypadek, o co chodzi? Czy będę grał w Minecrafta z widzami? Oj, nie planuję na razie. Jak takie plany, to czekam na GTA San Andreas. GTA San Andreas przechodziliśmy chyba w zeszłym roku na streamie. Zdaje się. Chyba jak miałem na Facebooku streamy, to przechodziliśmy. Chłop w wszaki pojechał, no. Poszedł na siku, no. Co mu poradzisz? Chciał siku, to sika, no. W ogóle nie wiadomo, czy to chłop. Ja nie wiem, czy taki chłop by się zmieścił do, wiesz, do takiego małego autka. Chłop to bary ma, brzuch, nie? Jak to było, jak chłop ma duży brzuch, to niektórzy mówią, że tam, gdzie duży daszek, tam duży ptaszek, czy nie? Ja się nie znam na męskich brzuchach, ale jak ktoś jest na czacie, ktoś się zna, to może mi powiedzieć. Zawrotna prędkość, na rowerze cię prześcignę. No, jeszcze byłoby to możliwe. Podobno Forza Horizon 5 ma być na Grenlandii. Na Grenlandii? Może na Antarktyce? Dobry ptaszek musi mieć duży daszek. O proszę.
Pączek, ty coś o tym wiesz? Jak się popieści, to się zmieści? Pod dużym daszkiem? Czy pod małym daszkiem? Co to tu jest? To jest Subaru, nie? Tego nie ma. Ty... Widzicie to? Ej! Zobaczcie, jaką ma rejestrację ten samochód. To jest losowy samochód. Samochód ruchu ulicznego. Patrz, co on ma napisane na rejestracji. Patrz na to. Widzicie to? Kek. Kuku 04 kek. Ej, to patrzcie, co ma to Subaru na tym. Na rejestracji. What? To jest losowy samochód wygenerowany przez Fordzena. Co to za BMW? Jedziemy sobie teraz X5M. Ładnie brzmi, nie? Jakaś V-ka jest w tej BMW, czy jak? Jazda zgodnie z przepisami. O, ale się wcisnął na Krzysia. Co ty tak? Tutaj jedziemy? Dobra, możemy tu jechać. Subarka też się wcisnął. A gdzie oni? Jedni jadą tu, drudzy tam. No dobra, chodźmy tu zobaczyć. Gdzie my? Na skróty jedziemy? V9 ma? A, chyba tak. No, V9. Jeden tłok tak w zapasie jest, nie? Jakby się któryś z tych 8 popsuł, to ma V9. O, jest 12 osób, super. Fajnie, że udało się wszystkim dołączyć. V5 z samolotu. Nie wiem, co on tu ma. Powiem wam, że tak na BMW-kach to ja nie bardzo się znam. Jeśli chodzi o silniki, tak żeby rozpoznać. Dobra, mamy kawałek prostej. Uj, to nie ma przyspieszenia. No nie ma przyspieszenia ten samochód teraz. Musielibyśmy go porobić, nie? Ale jadę tak 50 mil na godzinę, jest dobrze. V8 to jest, tak? No dobrze, że wy wiecie. V6? To BMW ma V6 pod maską. Jedni mówią, że V6, inni mówią, że V8. To jak to w końcu jest? To jest BMW X5M. To co ona ma w końcu pod maską? No tak na ucho to brzmi jak V8. Ciężko powiedzieć, no. V24 to z ciężarówki tutaj jest chyba silnik. Najlepiej udaje się ruch uliczny grając na kierownicy, bo wiecie, można sobie sterować precyzyjnie tym samochodem, nie? Na padzie czy na klawiaturze to tak ciężko, bo ten samochód tak, wiesz, tak skacze, nie? W lewo, w prawo. 4,4 litra V8 ma BMW X5M. Dzięki, że sprawdziliście w necie. Ja teraz trzymam kierownicę, więc no, siedzę za kółkiem, to nie mogę otworzyć sobie telefonu i sprawdzić tego, no to... Wiecie, tak, przydałby się ten diesel tutaj. Bo my same sportowe fury tu mamy, jak robimy taki zlocik, gdzie, wiesz, chcemy pojeździć jak ruch uliczny, no to ciężko jest, nie?
Przecież V8 to diesel. Ale są V8 dieslowskie. Czy nie? Czy są diesle w Fordzie Horizon? Jest kilka. Jest chyba są ciężarówki dieslowskie. Jest jeden Mercedes dieslowski. Taki offroadowy samochód. Można powiedzieć, że offroadowy, no. Wiecie, o którego chodzi chyba, nie? Jest bardzo mało, jest garstka. No i niektóre takie, o właśnie offroadowe furki, pick-upy, to też są diesle, nie? Ale takich diesli typu silnik 2.0 chyba nie ma tutaj w grze. Taki jakiś zwykły, nie? Taki zwyklak totalny, taki gnój typowy. Passata tu nie ma niestety. Powinni dodać taką B5 facelifting. Ale by było wtedy, kurde, wszyscy na drift by robili. Worek ziemniaków do tego. Worek ziemniaków do bagażnika i lecimy drift, nie? Czekaj, bo tam peleton się odciął od nas, musimy ich podgonić. Idziemy jak wariaty. W końcu to BMW. Musimy podgonić tam czołówkę, no. Razem w końcu jedziemy, czy nie? O, i tutaj wszyscy są. Tam ci się coś odcięli od reszty. Będziesz miał wypadek. BMW, nie? Skrót. Ten wyprzedza na trzeciego. Jaki wariat. W lusterku go widziałem. Skubaniutki. Słuchajcie, zapisy do klubu jeszcze są otwarte, jak nagrywam ten odcinek, jak jest ten stream. Ale niedługo będą zamknięte i obecnie dostać się do klubu można tylko na zaproszenie, wchodząc na Discorda i podając swój nick, ale później już będzie to zablokowane. Także śpieszcie się. Muszę sobie tutaj, no muszę te przyciski sobie dorobić takie, żeby móc zatrąbić, coś takiego porobić, nie? Tu chyba nie można robić sygnału świetlnego w Fordzie. Szkoda, przydałoby się coś takiego. Takie dodatkowe sterowanie, nie? Już pomyśleli o nas graczach tutaj w grze, żeby porobić, żeby trochę ten drift rozbudować. Dali nam zawieszenie driftowe. I naprawdę tymi samochodami driftuje się tutaj dużo lepiej niż w trójce. Jest to fajnie zrobione. No więc spoko by było też, gdybyśmy faktycznie mogli tutaj jakoś dodatkowo sterować ten samochód, nie? Jakieś tam sygnały świetlne, jakieś tam dodatkowe takie pierdółki. To by była spoko sprawa, tak jak w ETS-ie, nie? Tak nie żeby robić od razu z tego symulator, tylko wiesz, żeby było więcej kontroli nad tym samochodem. Kierunkowskazy, o, tego typu tematy, nie? Żeby zrobić taką ultra realistyczną jazdę samochodem. Mam nadzieję, że w Fordzie Horizon 5 będzie można coś takiego zrobić. Ponoć już trwają prace, z nieoficjalnych źródeł wiem, że już trwają prace nad piątką. No i jestem ciekawy, jaka będzie tam grafika w porównaniu do trójki, bo wiem, że między trójką a właśnie czwórką różnica w grafice jest, ale nie jakaś tam kolosalna, nie? Do ETS wyszedł Volvo Pack? Poważnie? O, to muszę kupić, koniecznie. Koniecznie, ETS-a też będziemy grali jak najbardziej, tam muszę sobie wrócić do moich transportów, teraz był tam nowy update, że dodali F-Mod, czyli nowy system dźwięków do ETS-a, także jak najbardziej będzie trzeba to sprawdzić.
Bolid Młodzieży Wiejskiej. No dzisiaj wzięliśmy BMW wyjątkowo. Wyprzedza na trzeciego, na czwartego. Tutaj drogi mamy bardzo szerokie. I tak niektórzy jak grają w Fordze i myślą, o, ale w Wielkiej Brytanii jest fantastycznie, ja jadę tam zobaczyć te szerokie drogi. Gówno. Tam są tak wąskie drogi, że jak stoi samochód na jednym pasie i drugi samochód na drugim pasie, bo tam też często korki są, zwłaszcza w okolicach Londynu, to na takich drogach dojazdowych ciasno jak cholera. Jak dwa samochody stoją, jeden na jednym pasie, drugi na drugim pasie, to już rowerem nie przejedziesz na przykład, nie, bo jest tak ciasno. Murek z jednej strony, murek z drugiej strony, albo ściana jakiegoś żywopłotu i tyle. I to są drogi Wielkiej Brytanii. Nie wiem jak jest w okolicy Edynburga, mogę się tylko domyślać, że jest bardzo podobnie. Nie? Autostrady to co innego, autostrady tam pewnie są jakieś szerokie, tak? Za dużo na autostradach nie jeździłem w Wielkiej Brytanii. Ale wiem, że te takie drogi dojazdowe do miast, do autostrad, jakieś tam rozjazdy takie na wioski, to jest straszne, strasznie ciasne. I to co tu mamy w Fordzie, no po prostu jest to zrobione w ten sposób, żeby nam się fajnie grało, nie? Żeby było przyjemnie. Jedziemy do Tesco, tak jest. Czy w Waszyngtonie tak jest? Wiesz co, w Waszyngtonie wszystko jest szeroko. Tam jest szeroko. Pentagon jest w ogóle poza miastem. I tam jest wstęp zbroniony, tam nie można tak, wiesz, sobie wejść i chodzić, nie? Poza miastem jest, ale w okolicy Waszyngtonu. W Edynburgu jest strasznie dużo dziur na drogach, no. Kiedyś się śmiałem, bo jak był zwiastun Forza Horizon 4, to było coś takiego, że ktoś w komentarzu napisał, że w rzeczywistości Wielka Brytania nie wygląda tak ładnie jak w tej grze, nie? I to mnie rozwaliło, że troszkę upiększyli tą Wielką Brytanię. Szkoda, że nie ma malucha w Fordzie. Wiesz co, ja nie żałuję. Nie żałuję, nie lubię tego modelu. Normalnie szybcy i ściekli. No dzisiaj, kurde, urywamy wszystkie kapcie, chłopie. Ja tutaj w bagażniku w tej X5 mam dla wszystkich zapas opon, nie? Bo zobacz, jak wszyscy palą kapcie. No spalone kapcie mają wszyscy. Ale kiedy wy sobie tak pogracie fantastycznie? Gdzie wy sobie takie zloty porobicie jak nie ze mną, no? Czasami na Discordzie u mnie też możecie się z kimś zgadać, żeby zrobić taki zlocik. Właściwie to fajnie by było też powyłączać sobie niki na chwilę, nie? Żeby ta jazda była jeszcze taka bardziej realistyczna. Powinniśmy tak zrobić na samym początku, jak zaczynaliśmy trasę. Pod Tesco kapcie spalić. Ubijamy ulicę, ta. Szybcy i przepisowi, o! Kojarzycie taki film Ali G? Tam były wyścigi zgodnie z przepisami. No to my takie coś uskuteczniamy teraz. I tu jest przy drodze taki parking, którego ja nie wiem, ja go nie widziałem czy coś, ale jest fajny parking i tam jest taki zajazd też na chatę. Zajebiście to wygląda. I tu jeszcze jakiś parking jest, to jest parking w ogóle? Tutaj po... A czekaj, ja zobaczę co tu jest. No tu jest jakiś podwórek, spokojnie chłopaki, ja was, i dziewczyny. Ja zaraz do was tam dojadę, tylko patrzę co tutaj jest, nie? Tu jest sporo takich miejsc, które jeszcze, wiesz, nie są za bardzo odkryte. Dobra, tu nic ciekawego, jest po prostu taki podwóreczek, nie? Już jadę, już jadę. Ten spalił kapora tutaj w miniaczu. Jedź, bo cię pały złapią zaraz. Gdzie on to... Na przełaj jedziesz? Co jest? O co chodzi? Pojechał tym miniaczem na przełaj, olał temat. Tutaj zgodnie z przepisami, ja. Co oni zrobił? Co on zrobił? Przecież by sobie felgi popierdzielił, nie? Ty, on w sumie chyba dobrze zjechał, bo... Tu jest wjazd. Trzeba tutaj zawrócić.
Tu podwójna ciągła, jak w tej Wielkiej Brytanii jeździć, o co chodzi? Dobra, muszę jakoś zaparkować. Tam ciągnik pojechał, patrz. Teraz jest teraz były jakieś inne auta. Ciągnika nie mamy tutaj w grze. Ej, zajęli mi miejsce. Ja 3 miesiące tu parkowałem, to mi w końcu zajęli. Dobra, gdzie ja tu mam zaparkować? Koło Golfiny się zaparkuje. Już, spokojnie. Żebym tam tylko wycyrklował dobrze. No nie zaparkuję tak idealnie, kreska w kreskę, ale będzie dobrze chyba, nie? Dobra. Ręczny zaciągam. Kurde, nowy lakier, chłopie! Dzisiaj malowane! Dzwonię do agenta. Będę miał znaczek Subaru na błotniku teraz. Dziękuję bardzo i bardzo, bardzo dziękuję, no. Zrobił mi. Ech. Czy mam tam sprzęgło go przy kierownicy? No oczywiście, że tak. To znaczy nie przy samej kierownicy, tylko przy stopach, ale jest, oczywiście, musi być. Do driftu? Co ten zrobił? Patrz, że cię tak tutaj zmieścił. Co ty, chłopie, zrobiłeś tutaj? Jeszcze zadowolony, zobacz. Gościu, patrz jak się zaparkował i zadowolony, nie, z ciebie. Patrz jak się cieszy tym miniaczem. Jezu, jakie to auto jest paskudne, ja nie lubię takich małych gówien. Patrz, ten miniacz wygląda, on jest takiej wielkości jak ta maska w Audi chyba. Nie? Kurde, okropne auto. Ja nie wiem, czemu Brytyjczycy się tak jarają tą furą. Ej, zlot samochodów ruchu ulicznego, no miniacz się zaparkował tak jak się miniacze parkują zwykle. Parkowanie a la Jaś Fasola, może być, no. I patrz, tylko jedna Fiesta jest, no mogłem tą Fiestę wziąć, bym już był taki całkiem z ruchu ulicznego wyrwany. Same sportowe fury tak naprawdę, nawet ta Golfina tutaj, to jest wersja sportowa, bo to jest GTI. I teraz jakim tutaj zdjęcie zrobić, żeby było fantastycznie? A zróbmy najpierw tym, potem tamtym. Najlepiej by było zrobić zdjęcie tak jakby to ktoś telefonem robił, nie? Tylko kto robi zdjęcie samochodom ruchu ulicznego, tak dla beki? Przecież to nic specjalnego. Patrz, ile samochodu sobie sfotografowałem, nice. I pyk, i mamy zdjęcie ze zlotu. Czy mam problem do małych samochodów? Nie no, sam ostatnio kupiłem małe autko i bardzo fajnie się tym śmiga. Co ty, ja wolę właśnie małe autka do zabawy. Małe auta są fajniejsze niż takie duże krowy. Oczywiście, że tak. Lepiej się czuję zakręty na... No, pewnie. Jakie małe auto kupiłem? A nie powiem, nie powiem, to tajemnica jest. Spoty zrobione, no a jak? Dopiero się herbaty napiłem. O! Od razu język się wyostrzył od herbaty. Czasami sobie zrobisz taką herbatę mocną, że aż zęby skrzeczą, wiesz, jest taka mocna, nie? Dobra, co tu widzę, że podmiana fury jest. W sumie Ford Focus ten stary też by pasował. Ta Subarka tak trochę nie pasuje, nie? Bo Subaru mi się kojarzy raczej z czymś takim, on naprawdę już sportowym. Fiesta jest zajebista jako taki samochód ruchu ulicznego. Defender występuje tutaj w grze jako ruch uliczny. Co na polskich drogach występuje i jest w tej grze jako takie auto, że auto... Nie, to ciężko tak coś ogarnąć. Wzięliśmy takie mniej więcej samochody. I co, on na luzie rusza? Aha, bo on pewnie z górki jest ustawiony, jak się gra na padzie, to jak to ciśnie się trochę gazu, to się jakby włącza sprzęgło, nie? Też jak wrzucę sprzęgło.
Nie, to się nie toczy. Czekaj. Patrz, powinien się toczyć, nie? Jest dziwne, że on zaczyna trochę ruszać. Czemu tak jest? Czy kupiłem nowe auto w realu? Tak, ale nie powiem jakie. Nie mogę powiedzieć, co ty? Jak ci powiem, to będziesz zazdrościł i będzie ci smutno i nie będziesz mnie lubiał. Nie, ja gram w gry tylko i nie mam swoich samochodów. Co? O Boże, czy Tico kupiłem? Po co mi samochód, który mógłbym na plecach nosić? Bez sensu taki. Forda Mustanga, no tak. Skąd ty, Szczepan, wiedziałeś? Już nigdzie tego nie udostępniałem. Kurde, Szczepan to jest jednak jakiś jasnowic, nie? No i co, zrobiliśmy sobie taki zlocik, jazda zgodnie z przepisami. Co powiecie na takie spotkanko? Jak dla mnie bomba. I wzięliśmy sobie takie samochody, powiedzmy, że z ruchu ulicznego. X5 występuje, Defender występuje, Fiesta występuje, pozostałe samochody no już tak nie bardzo. Ale tu chodziło bardziej o to, żeby one były w takim, wiesz, no tak bardziej bez żadnego tuningu, bez żadnych jakichś tam zmienionych felg i tak dalej, nie? Ciekawe jest tego, co jest Focus tam z przodu, taki chyba stary Focus, nie? Wygląda na starego Focusa, co tam stoi. Kolor drzwi jakiś inny, w jakimś takim błocie jest, błotne felgi ma, nie wiem co mu się stało. Tutaj Audica, napęd na 4 kapcie, spalił na 4 kapcie, zobacz. O, i jest ten Defender, widzicie? Jedzie tutaj. Golfa 3 w ogóle nie było. Nie było Golfa 3. Jak to? Tak fajnie by tu pasował. Spalone kapcie, na 4 kapcie spalił, wariat. Ja bym chciał zobaczyć w następnej Fordzie jakieś Tico albo Matiza z hardkorowym tuningiem. O kurde. Wiesz, już tutaj w tej grze możemy zrobić takie samochody z hardkorowym tuningiem, nie? Jakiegoś Pila P50. Zajebiście, że dodali coś takiego jak Pil P50. Zobacz, jak można było się tym autkiem fajnie pobawić, nie? Łoch, nie rzucimy dupy z tym tuningiem. Nie rzucimy dupy. Piękny nam zlocik wyszedł. Musimy następnym razem muszę wyłączyć sobie te nicknamy, żeby tego nie było widać, nie? No będzie lepiej wtedy. A czekaj, bym teraz wyłączył. Czekaj, ustawienia. Gameplay, to chyba tu będzie, nie? Names over cars, to będzie to. I zobaczymy, jak to wygląda. O kurde, ty. Ja pierdzielę, to, ale faktycznie tego nie widać. Jakby ktoś jechał tak sobie równo, nie? Tak jak ja, powiedzmy, teraz na kierownicy, to ciężko by było poznać, kto jest kim. Tylko widzisz, tutaj nad graczem pokazuje się ta ikonka, że możemy go wyzwać na pojedynek. Ale już tego Focusa tam dalej, no raczej trafik by się tak nie zachował, nie? Że wyjeżdża sobie z jakiegoś tam pobocza, nie? I zobacz, z daleka to zajebiście wygląda. Mega zmiana, nie? Zupełnie inaczej jest. Patrz, o, ja myślałem, że ten miniacz to już jest na pewno ruch uliczny. A ciekawe, czy to można wyłączyć? Chyba można to wyłączyć, czekaj. Nie def... tutaj była chyba taka opcja, żeby... Quick... Notifications, czekaj, konwój... Horizon Promo, to też możemy wyłączyć. Lens... To nie. Czekaj, jeszcze raz. Od góry musimy tutaj. Names, cars, go, skills, notifications, online notifications, driver, player designs, convoy. To chyba nie tu jest. Bo
Poczekaj. Gdzie to było? Żeby ktoś nie mógł mnie wyzwać na pojedynek. Albo ja jego. Wyłączyć pojedynki online. Gdzie to się ustawiało? Może difficulty tutaj? Nie, tu tego nie ma. Forza 5 będzie w Japonii, tak? Czekaj, wideo. A to nie było w wideo? Nie, to powinno być tutaj, nie? Players. Gdzie to było? Wiecie może, gdzie to się wyłączy? Gdzieś to, gdzieś była taka opcja, żeby to wyłączyć. Forza Horizon 5 na pewno w Polsce będzie, tak? O kurde. Jeszcze możemy sobie mapę wyłączyć. Wszystko możemy sobie tu wyłączyć. Słuchajcie, chcecie się dowiedzieć, jaki mam sprzęt, macie wszystko w opisie. Masz na niebiesko, ci świeci? W ustawienia online, tak? Okej, dobra. Zapomniałem, gdzie te opcje były. Poczekaj. Ustawienia online. A gdzie to było? Live. Horizon. Czekaj. Forzaton. Mixer. Fortune. A tutaj jest coś i... Już jestem blisko, bo czuję, że jestem blisko. Tak, muszę wyłączyć head to head, tylko nie pamiętam, gdzie to się wchodziło. W ustawieniach head to head. No to powinno być w ustawieniach. Markuis wbił na streamka się maneczko, nie widziałem. Gdzie to jest? Ustawieniach po prawej. Tutaj? Faktycznie coś jest. Tu też mogę wyłączyć, nie? O, tego nawet, tych opcji nie widziałem. Na środku. No musicie mówić do mnie jak do dziecka. Trochę, bo trochę zgłupiałem. Na pierwszej stronie ustawień niebieska ikonka, czyli to. Gdzie to jest? Po prawej, niektórzy mówią, że po prawej. Control? A jest tu, dobra! Jezu! A to jest taka opcja oczywista, nie? Ale zobacz, dalej mam możliwość jakąś tutaj, kogoś... Co ja mogę z nim zrobić? Inspect player. Aha, dobra, nie, tego nie chcę. Donate. Dzięki M za donatecik. Pozdrowionka. Dziwny w sumie taki donate. 5,90? Nie tak... Ni to 6, ni to 5. To ma baga. No niestety nie da się tego wyłączyć do końca chyba. Ale już jest lepiej, no. Nie ma już minimapki. Dzięki za podpowiedź z tym, no kurde, nie wiem. Ej, w ogóle ja dostaję teraz, wow, ja dostaję reputację za to, że streamuję na mikserze też. Widzieliście, wyskoczyła mi jakaś dodatkowa reputacja za streamowanie na mikserze. W tym momencie jest odpalony stream na Facebooku, na YouTubie, na mikserze i na Twitchu jednocześnie, nie? I moje konto jest podłączone do Forzy, jest podłączone do miksera, nie? Ja dostaję teraz tutaj reputację za to, że streamuję na mikserze. Czujecie to? O, ktoś sobie zrobił BMW, ma taką samą rejestrację jak ja. Patrzcie, jak to będzie fajnie wyglądać. Zoba. O. Zoba. Czekaj, bo nie mogę zobaczyć rejestracji. O, widać teraz, nie? Takie same BMW-ki. Ekstra.
Za oglądanie streama na mikserze też dostaje się reputację w grze, ale jest taki myk, że musicie podłączyć swoje konto z gry do miksera. I jak będziecie u mnie oglądać tego streama, to będziecie dostawać reputację w grze, nie? To jest podobnie jak z Valorantem, jak ileś tam godzin, wiecie, pooglądacie sobie Valoranta na Twitchu, to dostajecie potem dostęp do zamkniętej bety. Jakoś tak to było, nie wiem czy teraz dalej tak jest, ale tak było. I tutaj tak samo, dostajecie reputację za oglądanie streama na mikserze, czujecie to? Możecie odpalić i w ogóle iść spać, nie? I będzie wam się reputacja w grze nabijała. I potem przychodzicie, macie nagle 300 spinów. Nie no, myślę, że aż tyle to się nie nabija, nie? Ale powiedzmy, że coś tam się zawsze dostaje. A wiecie, jak już ktoś ma bardzo wysoki poziom w Fordzie, to już tam nie trzeba się tym przejmować. Tak naprawdę nabijanie poziomów w The Crew 2 jest takim bardziej farmieniem na punkty, bo tam jest to istotne. Tutaj to jest takie mało ważne, bo samochody dostaje się za zwykłe pierdnięcie, nie? Czy mam golda na multika? Nie, na PC-cie nie trzeba mieć golda, wiesz? Dawaj Tour de Podlasie tymi furami, daj spokój. No i fajnie wyszedł nam ten zlocik. Podobało mi się bardzo, jechaliśmy sobie spokojnie. Ja lubię tak czasami, wiesz, tak sobie opojeździć, nie? Bez stresu, na spokojnie. Przydałoby się, żebyśmy mogli włączyć sobie jeszcze tu światła awaryjne, kierunkowskazy, pomrygać. A tak to możemy tylko trąbić, nie? W The Crew 2 jest jeszcze coś takiego, że jak trąbimy, to mamy też sygnał świetlny, nie? Czyli razem z sygnałem dźwiękowym mamy mrygnięcie światłem, to jest spoko. To by było fajne rozwiązanie. Kierunkowskazy by się przydały. No już nie mówię o tym, żeby fajnie było, jakby można było wyjść, wiesz, zaparkować gdzieś samochodem i zrobić taką Forza Vista gdzieś tam w plenerze, nie? Że otwierasz drzwi, otwierasz sobie... Myślę, że w piątce coś takiego zrobią. To myślę, że nie byłoby takie trudne do ogarnięcia. Wiesz, że stajesz byle gdzie i odpalasz sobie tryb Forza Vista, powiedzmy na jakimś szczerym polu, nie? To by było spoko. No nic, dziękuję osobom, które były na tym odcinku, które oglądały ten odcinek ze zlotu w Forza Horizon 4, naszą ekipą 1% Club. 1% najlepszych ludzi na świecie.